Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii, oczywiście z Far Cry'a 6. Słuchajcie, bardzo długo czekaliśmy na Far Cry'a. Ja jestem absolutnym fanem Far Cry'ów, oprócz Far Cry Primal i wy wszyscy o tym doskonale wiecie. Więc absolutnie nie mogłem się doczekać. Więc mam wielką nadzieję, że będzie fajnie, sympatycznie. I będziemy się super bawić, bo ten Far Cry, z tego co wiem, ma kilka bardzo śmiesznych rzeczy, które miejmy nadzieję, że będą spoko. W każdym razie, moi drodzy, ja wam oczywiście przypominam o aktywności pod filmem, łapki, komentarze, subskrypcje, wpadajcie też oczywiście na wszystkie socialki. No i co? I zaczynamy. Nie przejmujcie się totalnie moim głosem, ale dzisiaj niestety tak będzie. My true Yarens, I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro, is the key to rebuild paradise. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarens from across our island, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarens will be chosen by random lottery. Even my own son, Diego, will be drafted tomorrow. Hey, Danny. And like a true Yaren, he turn will that shit off with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarens? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead. In Yara, you can't run from this. Hang on, you ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something. Powiedz coś? Cześć. Danny Reyes. Wybierz postać. Aha, czyli możemy grać albo facetem, albo babką. Oczywiście gramy facetem, żeby nie było. They got my name wrong. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck-up. Just come with us, Lita. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Coño! Fucking blackout. Too big for a blackout. You fucking packing? Oye! What's going on? Fin del mundo! Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. What the fuck? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Alejo, no! Draftees must report for duty. Chyba nie był dobry pomysł. Fuck Castillo! Alejo! Tak myślałem. Danny, we have to go. Now! The boat! You're coming! You will join us. Promise me, Lita! Si. Come on, Danny. Oh,
O, jak ja się nie mogłem tej gry doczekać, naprawdę. Do Miami? No nie wiem, czy to będzie taki hop-siup. Nie masz broni, nie pokazuj się żołnierzom. Okej. Mogę kucnąć? Mogę kucnąć. Obserwuj wskaźnik wygryzie i kryj się, żeby nikt cię nie dostrzegł. Okej. Jest to do zrobienia, chociaż ja i skradanki to nie jest dobre połączenie. A mogę się wychylać? Nie, nie mogę. Dobra, na spokojnie. Dobra, są zajęci. Mogę mu krzywdę zrobić. O, dobra, dobra, na spokojnie. Idzie z nami? Gdzie ona jest? Chodź. Czyli możemy się wychylić. Kanal! Dobra, tylko tak troszkę. Dobra, czołg odjedzie chyba, prawda? O, prezydentu Castillo! Jolo! Idzie za nami? Halo? Ty masz, dziewczyno, jakieś opóźnienie, Lita. From when we were kids. Lita ma zdecydowanie opóźnienie. Co tu się stało? A, coś walnęło, okej. Okay. Staram się. Almost there. Zobaczymy. Lita! Come here! Wow. No nie. Sorry. I'm not a terrorist. A gdzie jest Lita? Ty, chodź za mną. Nie? Okej. Dobra, widzę, że mamy na spokojnie strzałeczki pokazane, gdzie mamy iść. Lita została, mój drogi Dani. Over here. Over there. I know there's a rest of you.
Gdzie tutaj? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, że ona... A tu jest... Jakim cudem ty żeś tak się szybko przedostała, ty? No dobra, jakby nie patrzeć, skubaniutka jest szybciutka, nie? A, dobra, czyli biegniemy na YOLO. Ale coś czuję, że ją złapią, nie? O! Chyba nie tylko my chcemy uciec. Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? Give up his ticket. For his family. Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Get on the boxing cow! Let us on! Sorry, Judas. Gracias. Don't worry about it, Chimaco. Here. That's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lita. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. What's that? Uh-huh. Please, no, no, this is a peeping boat. You mean, no, no! Oczywiście, żel prezydenta. Before he was el presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big fat juicy marlin. He was too proud to let that fish go. Si, tirano! You have poisoned Yara, you have poisoned your sword! I have caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! Oh, kurde. No way. I have got you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. Kubaniutki. I think we're fucked. Vamos, vamos! To nie powiedziałby, że zostaną wypuszczone rybki.
Powiem wam szczerze, że teraz jak tak patrzę na tą całą grafikę i to wszystko, mam takie vibesy trójki. Lita. Troszeczkę. I can't feel my legs. Fuck. This is all my fault. My phone. Yeah, forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop it, Lita. Just wait. I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. You're the lucky one. Lo siento, Lita. Tak. No dobrze, panie el prezydente. Czy będziemy się z panem mierzyć? Uła, jak tu ślicznie. Jest tu ładnie. Dobrze, czy mamy podgląd jakiejś mapy? Coś na razie widzę nie. Czas czekajcie pod to, co mamy. Aha, okej. Okay. Zdecydowanie... Bardzo, ale to bardzo mocno to wszystko gdzieś wzbudza we mnie takie, wiecie, trójeczki. Też były wyspy. Okej, okay, mamy broń. Pistol's empty. Need to find that gun. Nowe zdjęcia, okej. How the fuck is it still working? The markings must be the goal Lita was talking about. Aha, czyli okej, okay, czyli będziemy podążać za zagadkami, czyli mamy tutaj pierwszą i tam jest przeprawa tego. Tak, czyli musimy podążać za wskazówkami. Schronik. Looks like I follow the blue to Liberta. Też zawiązać maczetą, okej. Luarban. Must be Liberta. Co tu jeszcze mamy? Notatki to moja najmniej ulubiona rzecz ze wszystkich możliwych gier. All rotten on the inside. How did I know you were scavenging for Liberta? Nice. That's why you died. Now I'm going to... Dobranoc. I'm not the only one looking for Clara. Jarańskie pesos, czyli widzę, że one będą naszym... naszą walutą. What's this? Could be useful. Spodnie amunicji, przedmiot na nogi, ok. Zmienię wyposażenie w menu arsenału. Gdybym to jeszcze wiedział dokładnie. A, ok, czyli będziemy mieli. Czekajcie, ekwipunek, zasoby obozu, materiały handlowe i na logistykę klucze. Zrób to sam. Aha, czyli tutaj możemy sobie wybrać taką dobrą sprawę. Niewielkie zwiększa zapas amunicji do broni. Okej, okay, dobra. Czy będziemy się uzbrajać? Get to Liberta. Steal a boat. Sell the fuck out of Yara. Easy. And now I'm done. Oh, fuck. O. Dobra. O, widzę, że mamy nawet lornetkę, sympatycznie.
I haczyk wspinaczkowy. Użyj E, aby korzystać. Aha, w górę, dobra. Gonna show your face before you shoot me. I'm Danny, a friend of Lita. You are the only survivor? Clara Garcia. Answer me. I said, are you the only survivor? Sí, lucky. Lita knew the risks. That's all you have to say? You're here, that's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, hermano. Lita said you would help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda! You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny, Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards? I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. Ayara free of Castillo's. Simple. Simple. Castillo's got what? 300,000 troops? I count 6 burnt out guerrillas and you with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a Viviro tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats, we don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? This map is old as hell. Made for turistas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. You'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. Okay, Juan? Cortez? You know I'm not a guerrilla, right? You tell Lita that? I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. O! A co tu się z dialogiem stało? No dobra, czyli mamy tak na dobrą sprawę główny cel wyspy, tylko pytanie jest takie. Aha, nie, przepraszam. Ta mapa jest dużo, dużo większa. Czyli mamy Venezio, Quito. I z tego co widzę... O cholera, dobra, spora mapa.
spora mapa. Ale dobra, na razie jesteśmy w tym miejscu. No spoko. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc też odcineczki jako takie będą... Znane jest nowe miejsce do szybkiej podróży. Okej. Okay. Odcinki będą albo dwa razy dziennie, albo raz dziennie. O 17 albo o 19, ewentualnie o 15. To się jeszcze wszystko okaże. Więc myślę, że będzie spoko. A na dzisiaj myślę, że możemy skończyć. Ogólnie planuję robić dłuższe odcinki. Tak myślę do godziny. Jeżeli dobrze pójdzie. Więc zobaczymy, jak to będzie i w następnym odcinku ogarniamy tutaj misję. Także cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Wpadajcie też na wszystkie socialki, linki macie oczywiście w opisie do filmu. No i co? Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.